Piotr Gajek, witam serdecznie. Gościem dnia dzisiaj w Telewizji Regionalnej jest Paweł Chrobak, prezes Stowarzyszenia Koni Człowiek. Mamy przyjemność spotkać się pierwszy raz, ale z wyjątkowej okazji. 10. Hubertus przed nami w Jakubowie, a to jest, no, jakby nie było, wyjątkowa okazja dla całego regionu, aby być bliżej koniarzy, no i być bliżej tych wydarzeń, które wiążą się po części z tym stylem country. Jak widać, kapelusz na głowie jest, więc wszystko zgodnie z założeniami, jak to powinno wyglądać w Jakubowie. No, ale ja chciałem zapytać i dowiedzieć się, jak to wyglądało względem początków. Tutaj było pewnie też sporo przeszkód, żeby zorganizować taką imprezę. Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, zaczęliśmy 10 lat temu pierwszego naszego Hubertusa. Oczywiście problemy, chodzi o sam teren, żeby zorganizować taką wielką plenerową imprezę. Ale po prostu w Jakubowie mamy przepiękny teren 12 hektarów, który pozyskaliśmy od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Zostało to przekazane na gminę Radwanice. Do dyspozycji 12 hektarów przepięknego terenu do organizacji Hubertusa. Mhm. No i pierwsze imprezy przyciągały sporo gości. Jak to wygląda w perspektywie czasu? Pierwsza impreza, pierwszy Hubertus w Jakubowie, drodzy Państwo, to były 4 namioty, 2 billboardy reklamowe. Zawodników było już bardzo dużo, bo było 35 zawodników podczas pierwszego Hubertusa. Dodam tylko tyle, że budżet pierwszego Hubertusa był około 3000. Teraz to się na przestrzeni 10 lat to się wszystko zmieniło i rozrosło. Impreza zapisała się już, myślę, że taką sporą tradycją w regionie, bo jest to istotny element dla wszystkich tych, którzy z koniami zajmują się na co dzień. I tutaj to jest najważniejszy element tak naprawdę, czyli ten koń w połączeniu z człowiekiem, czyli jeździec i jego rumak. Jak to wygląda u Was, jeśli chodzi o również te elementy zawodu, bo tutaj w sobotę, bo zaczynam od soboty, Hubertus startuje 1 października, już pierwsze turnieje mają miejsce od rana właściwie. Od rana. Dokładnie, dlatego Hubertus w Jakubowie cieszy się takim dużym zainteresowaniem ze względu na formę tych zawodów. Jest to forma amatorska od 10 lat, także tutaj dlatego przez te 2 dni przewinie się ponad 60 koni, 60 zawodników. I są to właśnie ludzie, którzy nie jeżdżą zawodowo, czy western, czy po prostu skoki, ale gdzieś w domu mają konie, trenują i do nas przyjeżdżają na zawody, które są zorganizowane profesjonalnie, ale w formie amatorskiej, w formie zabawy, w formie towarzyskiej. Jak wysoki poziom, jak wysoka poprzeczka została zawieszona, jeśli chodzi o te zawody? No, amatorsko, okej, okay, ale... Co roku, z roku na rok oczywiście, każdy w domu trenuje, stara się, żeby po prostu być, no, jak najlepsze wyniki osiągać. Mamy cały przekrój w tym roku praktycznie zawodów jeździeckich związanych z zawodów z końmi, ponieważ w sobotę od godziny 12 rozpoczniemy towarzyskie skoki przez przeszkody. Będą to 3 klasy, klasa mini LL, LL i L oraz potęga skoku, takie klasyczne zawody skokowe. Następnie o godzinie 15 rozpoczną się pierwszy raz w Jakubowie zawody zaprzęgowe, będą to single pary. O Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego będą walczyły zaprzęgi do godziny 19. Właśnie tutaj marszałek też włączył się dosyć aktywnie, jeśli chodzi o organizację, to tak, też jest ważny element, bo jednak, no nie oszukujmy się, pieniądze są potrzebne na to, żeby organizować taką imprezę, a skoro wymagania rosną wśród odbiorców, no to też trzeba pozyskiwać coraz większe środki pewnie. Tak, w tym roku razem z Urzędem Gminy Radwanice udało nam się wygrać konkurs Aktywny Dolny Śląsk. Dostaliśmy dotację w wysokości 400 tysięcy od Urzędu Marszałkowskiego. Także jest to bardzo duża pomoc finansowa, na którą po prostu możemy dalej rozwijać tą imprezę i z większym rozmachem, z większym po prostu tutaj atrakcjami dla ludzi, dla zawodników. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ten drugi dzień? Bo tutaj też, drodzy Państwo, trzeba zaznaczyć 2 ważne elementy. Mówię o tych popołudniowych, czyli gonitwa za lisem między innymi. Ale jest jeszcze ten drugi element. To powiedzmy może o tym. Tak przeskoczymy na chwilę do niedzieli. Do niedzieli. Niedziela to jest takie uroczyste otwarcie właśnie już tego Hubertusa. O godzinie 13 rozpoczniemy uroczystym otwarciem, przywitaniem przede wszystkim zawodników i jeźdźców, którzy przyjadą na niedzielę brać udział w zawodach. I następnie rozpoczynamy zawody westernowe, typowe zawody westernowe, szybkościowe, czyli beczki, tyczki. Najbardziej widowiskowa konkurencja jest to wyścig o butelkę whisky, kowboi, którzy po prostu startują w parach i ścigają się po prostu do beczek po butelkę
orężady, w cudzysłowie, whisky jest na końcu do wygrania. Mhm. Jeśli chodzi o tą gonitwę za lisem, jak to wygląda, żebyśmy mogli przybliżyć telewizją, bo może nie wszyscy jeszcze byli w Jakubowie, zachęcamy do tego, żeby skorzystać, oczywiście na żywo zobaczyć, ale sama gonitwa za lisem, na czym to polega? Od 10 lat gonitwa za lisem polega na tym, 10 lat temu wybraliśmy jednego z naszych kolegów, Alberta Janika, który był pierwszym lisem w Jakubowie. I tradycja polega na tym, ta osoba, która tego lisa złapie, po prostu na drugi rok ucieka z kitą. Wygląda to tak, że około 20-30 zawodników, oczywiście pełnoletnich, ponieważ jest to konkurencja bardzo niebezpieczna, na otwartym terenie, wymaga bardzo dobrych umiejętności, dlatego osoby pełnoletnie startują tylko w tym lisie. Przyczepia się do prawego ramienia kitę lisa i po prostu ta osoba, która pierwsza złapie, która zerwie tą kitę, wygrywa, jest lisem zwycięzcą i na drugi rok ona ucieka. Mhm. Te zawody będziecie mieli okazję zobaczyć w niedzielę, ale cały program jest troszkę bogatszy, tak żeby nikomu się nie nudziło przez czas oczekiwania na przykład na kolejne konkurencje turniejowe bądź inne elementy związane chociażby z występami zespołów, bo o tym też za chwilę powiemy. Są te wszystkie dodatki, te atrakcje, które są dedykowane całym rodzinom, od tych najmniejszych smyków po tych najstarszych, można powiedzieć. No i tutaj całkiem sporo. Można też zawiesić oko na takich zabytkowych modelach samochodów amerykańskich, czyli mocno westernowo. Mocno westernowo, mocno amerykańsko. Drodzy Państwo, tak, w sobotę przewidujemy oczywiście zlot też samochodów, motorów. Także tutaj takim hasłem przewodnim, że po prostu połączymy nas konie, nie tylko konie żywe, ale też konie mechaniczne. I od kilku lat na tym terenie jest możliwość połączenia właśnie paralotniarzy, którzy latają też tam z nami na tym przepięknym terenie, osoby, które jeżdżą motorami i amerykańskie samochody, które też pod maską mają konie mechaniczne. I tutaj o godzinie 16 ruszy parada w kierunku Głogowa i wrócą do Jakubowa dalej z nami świętować. A jeśli ktoś posiada taki samochód zabytkowy, wyremontowany, czy może wziąć udział w tej paradzie? Jak najbardziej, zapraszamy bardzo serdecznie. Godzina 16 spod sali wiejskiej w Jakubowie jest start, jest wyjazd na miasto, przejazd przez miasto Głogów i powrót do Jakubowa. To jest ten element, ja dodam jeszcze, że do samochodów będzie można wsiąść, będzie można się przejechać, bo przejazdy samochodami zabytkowymi i jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o bryczki, bo to jest też ważny element tego krajobrazu. Tak, krajobrazu, tak. Tutaj będzie po prostu, oczywiście będą koniki, będą kucyki, będzie duża bryczka, którą będzie się można przejechać, zwiedzić ewentualnie Jakubów, czy ten cały teren 12 hektarów. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie z dziećmi, z całymi rodzinami, ponieważ tutaj każdy ktoś dla siebie znajdzie. Dla dzieci będą atrakcje, dla dorosłych będą pokazy tańca, będą motory. Właśnie. To jest ten kolejny element, bo warto by było go podkreślić ze względu na to, że klimat musi być utrzymany, no oprócz samochodów, oprócz koni żywych i tych mechanicznych, tak jak wspominałeś, to jest jeszcze ten element nauki tańca, pokazów tańca country, czyli taki mocny aspekt tego, że jednak jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba to podkreślić i to jest ten jeden element i wspomnijmy też o koncertach. Tak, jeżeli chodzi o tańce country, czyli tutaj w sobotę około godziny 15 zespół Frajda na dużej scenie wystąpi. Jest to nasz lokalny zespół z gminy Radwanice. Dzieciaki zatańczą kilka układów tanecznych po prostu tańca country. A w sobotę mamy Gwiazdy Wieczoru. Jest to bardzo znany zespół muzyki country Honky Tonk Brothers, którzy grają czyste country w Olsztynie, którzy grają w Mrągowie na dużej scenie, także cieszymy się bardzo, że udało nam się taką gwiazdę do Jakubowa ściągnąć. Mhm. To jest sobota właśnie. To jest sobota, a w niedzielę też coś dobrego. A w niedzielę mamy tutaj przepiękną wioskę indiańską, także Indianie też się łączą gdzieś z country, ponieważ od iluś lat wpisują się w ten klimat, ponieważ walczyli z kowbojami. I tutaj będą pokazy tańca country w wykonaniu zespołu Katawaba. I będzie nauka, będą pokazy, będzie dojenie krowy. Także tutaj dla dzieciaków też będą przewidziane nagrody i atrakcje. I tutaj jeszcze jeden zespół się pojawia, tak? Tak, drodzy Państwo, tutaj zespół, który z nami jest już od 6 lat. Są to nasi przyjaciele z Leszna. Jest to zespół Gładek Brothers Band, którzy w niedzielę będą przygrywali przez cały dzień.
wejściami na scenie głównej, a wieczorem od 18 dadzą koncert taki jeszcze 1,5-godzinny. No to wypada na koniec zaprosić tylko do Jakubowa, korzystać z tych wszystkich atrakcji. Jeszcze wspomnę o jednej bardzo ważnej atrakcji. Jest to zorganizowane po raz pierwszy, to się odbędzie w niedzielę o godzinie 15, drodzy Państwo. Jest to bieg po Szczęśliwą Podkowę. Około 300 osób, bardzo dużo osób z terenu Lubina, właśnie tutaj z Polkowic, Głogów, zapisało się na pierwszy bieg, udało się zorganizować pierwszy bieg po Szczęśliwą Podkowę. Ta impreza odbyła się na rondzie w Jakubowie. Są dwa tak jakby etapy, jest 5 i 10 kilometrów, także tutaj też dodatkową atrakcją będą te biegi przełajowe tutaj na terenie Jakubowa. No i zapraszamy do Jakubowa, sobota, niedziela, 1-2 października, Jakubów, gmina Radwanice. Zaczynamy już 1 i 2 października, bawimy się wspólnie na wyjątkowym święcie country, ale tego country takiego bardzo, bardzo polskiego. Polskiego, amatorskiego. Do zobaczenia.